Niedziela, 17 stycznia, Anna Romanów, podsumowanie tygodnia. Poniedziałek. Atak zimy sparaliżował miasto. Z powodu dużych opadów śniegu główne arterie miasta były zakorkowane. Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja na bocznych uliczkach, gdyż wiele z nich było nieprzejezdnych. Trudne warunki atmosferyczne sprawiły także, że przejazd wielu pociągów został opóźniony. W Oparze Nowa odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, najstarszej organizacji w Bydgoszczy. Prezes Jerzy Derenda przedstawił cele, jakie udało się osiągnąć towarzystwu w minionym roku. Środa. Za zamkniętymi drzwiami odbyło się spotkanie Komisji Pojednawczej, która ma doprowadzić do ugody pomiędzy kibicami Zawiszy a ratuszem. Było to pierwsze posiedzenie komisji od blisko miesiąca. Udało nam się ustalić, że w najbliższym czasie radni zamierzają przesłuchać prezydenta Konstantego Dąbrowicza. Chwilę później odbyła się zwołana przez prezydenta sesja Rady Miasta. Radny opozycji Marek Gralik chciał, aby dodać do porządku obrad punkt informacja na temat akcji zima. Nie zgodził się na to prezydent, co oburzyło wielu radnych. Po sesji radni Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową, na której zarzucili urzędowi miasta złą koordynację działań podczas ataku zimy. Piątek. W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy świętowano piąte urodziny Muzeum Fotografii. Tego dnia wystawiono także najciekawsze zdjęcia zorganizowanych przez Muzeum Wystaw. Sobota. Astoria Bydgoszcz nadal liderem. W pierwszym meczu rundy rewanżowej podopieczni trenera Borkowskiego nie dali szans drużynie basketu Kwidzyń. Niedziela. Dzisiaj w Myślęcinku odbyły się kolejne biegi przełajowe, które mają za zadanie promować zdrowy tryb życia oraz Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych, które za niespełna 70 dni zorganizowane zostaną w bydgoskim Myślęcinku.